Witajcie kochani, mamy kolejną środę, świąteczną środę, środa Energy Boost. Mam nadzieję, że wstaliście już od stołu i wykonaliście chociaż jeden ze swoich nawyków sukcesu. Jeśli nie, to polecam chociażby wykonajcie jakieś ćwiczenia fizyczne po tym obżarstwie. Dzisiaj mamy świąteczną środę, ale ja już myślę o nowym roku. Za chwilę nowy rok, nowe marzenia, nowe postanowienia. W związku z tym dzisiaj chciałabym Was zmotywować do tego, żebyście w tym jeszcze w świątecznym okresie wstali i wykonali specjalnie dla siebie mapę marzeń. Mapa marzeń lub inaczej tablica marzeń to wspaniały i niezwykle skuteczny sposób na graficzne zobrazowanie Waszych marzeń, celów, pragnień. Jednym słowem pozwala ona na przeniesienie naszych marzeń na kartkę papieru i zwizualizowanie ich za pomocą zdjęć czy wycinków z gazet. Mapa marzeń to swoista umowa, Wasza umowa z losem, skierowana do Was i do Waszej podświadomości, która pozwala Wam w bardzo przejrzysty sposób w formie obrazów, haseł i komunikatów, a przede wszystkim bardzo silnych emocji, odwołać się do Waszej podświadomości i pomóc w realizacji tych celów. Na czym ona polega? Właściwie ma ona 5 takich elementów. Po pierwsze, musisz na swojej mapie marzeń ustalić priorytety, czyli takie najważniejsze dla Ciebie cele do osiągnięcia w danym roku. Można pomóc sobie tutaj kołem życia, ale każdy z Was musi to zrobić indywidualnie. Dla mnie na przykład jest to moja rodzina, moje małżeństwo. Dla mnie jest to coaching, czyli sesje coachingowe. Dla mnie jest to moje zdrowie, moja sylwetka i to, żeby mieć cały czas zdrowie i dobrze wyglądać. To są również inwestycje, czyli finanse moje. To jest dla mnie najważniejszy w tej chwili życiowy projekt Facebook, ale nie tylko. Dla mnie ważny jest sen i to, żeby odpocząć i wstawać zawsze w dobrym nastroju, ale przede wszystkim to moje szkolenia i pomaganie innym kobietom. Drugi ważny element to sprecyzowanie swoich celów. Jak widzisz, jeśli chciałabym zarabiać, to zarabiać konkretnie 20 tysięcy. Jeśli chciałabym robić szkolenia, to minimum na 80 osób. Także musisz bardzo mocno sprecyzować swoje wszystkie cele. Kolejną ważną rzeczą jest ułożenie tych swoich priorytetów z tymi swoimi celami w pewny określony sposób. Muszę Ci się przyznać, że moja mapa marzeń nie jest ułożona na siatce bagła. Dla mnie nie ma to w tej chwili najmniejszego znaczenia. To jest moje, robiłam to w bardzo silnych emocjach, towarzyszyła temu ogromna radość i przyjemność samego tworzenia. I właściwie zrobiłam to bardziej w taki sposób, jak podpowiadało mi serce, moje uczucia i mój rozum, a nie jak to właściwie powinno wyglądać, ale podpowiadam Ci, że jest coś takiego. Kolejna rzecz to taka, żebyś umieściła, czy umieścił swoją mapę marzeń w widocznym dla Ciebie miejscu, czyli takim, w którym mógłbyś widzieć tą mapę codziennie. Ja swoją umieszczę, za chwilę włożę ją w antyramę i powieszę ją po prostu jako obraz w mojej sypialni, abym mogła budzić się i za każdym razem zerkać na nią i kłaść się spać też z obrazem moich marzeń do łóżka. Kolejna rzecz to uwierzenie w prawo przyciągania. Mam nadzieję, że już nieraz o tym mówiłam. Jeśli nie pamiętasz, to powiem Ci, że ta metoda, którą tutaj Ci proponuję, wizualizacja, jest właśnie bardzo silnym sposobem przekazania swoich obrazów, myśli, emocji za pomocą grafiki. To wyzwala ogromne uczucia i emocje. To też pozwala wysyłać Wszechświatowi ogromną energię. Wszechświat właśnie zgodnie z prawem przyciągania wyłapuje tą Twoją wielką energię i za chwilę daje Ci to, o czym marzyłaś tutaj na tej mapie marzeń czy tablicy marzeń i daje Ci to w postaci realnych, rzeczywistych obrazów. Zachęcam Cię do stworzenia swojej tablicy marzeń na ten rok lub na miesiąc lub na dłuższy okres czasu. Jeśli podobało Ci się to, co mówiłam, to oczywiście podnieś łapkę w górę, ale najfajniejszym prezentem dla mnie byłoby, gdybyś podzieliła się swoją mapą w komentarzu. Umieszczajcie zdjęcia swoich map marzeń, bo im więcej ludzi będzie je widziało, tym więcej energii wysyłacie w wszechświat. Polecam Wam bardzo, to świetna zabawa. Dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia za tydzień. Będę mówić o postanowieniach noworocznych. Pozdrawiam Was serdecznie, Marzena Śmigielska, Energy Boost.